Hej, witam was bardzo serdecznie. Być może wiecie, że obecnie trwają targi E3 i w związku z tym chciałbym pokazać wam parę filmów, które moim zdaniem zasługują na szczególną uwagę. A jeżeli chcecie zobaczyć pełny trailer, to link do niego znajdziecie w opisie. No i cóż, zapraszam was bardzo serdecznie. Pierwszym omawianym przeze mnie materiałem będzie Rise, Son of War. Więc tak, pierwszy minus, jaki rzucił mi się w oczy tego całego przedsięwzięcia, jest taki, że będzie to prawdopodobnie ekskluzyw na Xbox One. Ekskluzywów na konsolę nienawidzę, ponieważ mam tylko PlayStation 3, z którego i tak nie korzystam. Ale może coś o samym gameplayu. Dostaliśmy fragment gry, w którym jesteśmy świadkami oblężenia pewnego miasta, a także zniszczenia wieży, na której stała katapulta. Więc tak, na początku to, co mi się rzuciło w oczy na plus. Po pierwsze, animacje są naprawdę brutalne i iście żołnierskie. Mamy możliwość wcielenia się w obserwatora, który stoi pomiędzy prawdziwymi legionistami. Nie ma tutaj niczego, co nie mogłoby się zdarzyć w rzeczywistości. Dalej, znakomicie odwzorowany został ekwipunek oraz zbroja. Naprawdę, kiedy widziałem na samym początku, jak ta zbroja wygląda, to zrobiłem takie wow, ale ekstra. Co dalej? Nie jesteśmy sami, tylko jesteśmy częścią większej całości. Jesteśmy tak jakby razem ze swoimi ludźmi. Nie mamy takiego poczucia, że nasz bohater krąży po świecie sam, tylko jest nas dookoła wielu z tym samym celem. Jesteśmy tak jakby częścią czegoś większego. Poza tym możemy się jakby zmierzyć z wieloma wrogami w tym samym czasie. Musimy uważać na wszystkie strony. Nie ma tak, że walka z jednym sprawia, że drugi nie ma zamiaru nas zaatakować. Jest prawdziwa wojna. Dalej możemy być elementem formacji. To mi się strasznie podobało, kiedy został utworzony bodajże czworobok. To chyba tak się nazywa, albo skorupa, nie pamiętam. To był chyba czworobok jednak. No i cóż, no i tak jak mówiłem, mamy jakby wrażenia z pierwszej ręki jakby okiem legionisty. Teraz minusy. Po pierwsze, nie zauważyłem mimiki u naszego bohatera. To znaczy, kiedy nie walczy, to jego twarz jest całkowicie obojętna. I wydaje mi się to naprawdę tragiczne. Mam nadzieję, że będzie to zmienione. Nie jest to jakby trudne do zmiany, aczkolwiek bardzo moim zdaniem ważne. Po drugie, miałem takie wrażenie, że ta gra to tak naprawdę może być bardzo interaktywny film, ponieważ wszystkie walki, wszystkie starcia były prowadzone na otwarciu, jakimś klawiszem do ataku, a następnie poprowadzone w formie quick time eventów, które są moim zdaniem bardzo fajne, ale ponieważ te quick time eventy są, to być może będziemy mieli do czynienia z taką pewną liniowością, ponieważ w jakiś sposób tak jakby konsola będzie musiała wiedzieć, który skrypt zarzucić w którym momencie. I to może prowadzić tak jakby trochę do zaplanowanych starć i pewnej powtarzalności w finisherach. No i ostatnia rzecz, która mi się tak rzuciła w oczy negatywnie, to było to, kiedy rzucali z tego czworoboku włóczniami. Ponieważ normalny legionista miał dwie włócznie przy sobie. Zawsze musiał mieć dwie włócznie. Natomiast oni wyrzucali tak jakby ich fix, tak? Wyrzucili trzy. Podejrzewam, że jakbyśmy stali tam dalej, to by wyrzucili cztery. I teraz moje pytanie, gdzie te włócznie w ogóle były? Jakby jest to takie moja już taka pierdółka, ale ponieważ strasznie lubię jakby tamten okres historyczny, no to też mogę coś tam o tym powiedzieć. No, w takim razie mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnych materiałach z targów E3. Pa, pa, hej!